Rzygacie grafiką minecraftową, to dobrze, bo dzisiaj mam dla was grę Stoneheart Dev Game. Niedawno sobie chwilę pograłem, zrobiłem świat jeden i ogólnie to będzie seria, która pojawi się zamiast odcinków w następnym tygodniu z Ogamę i ogólnie będzie się pojawiała. Będzie miała 4 odcinki w tygodniu plus no od dzisiaj, a dzisiaj który jest, który już 19, to dzisiaj już się nie pojawi, dzisiaj już się nie pojawi, czyli pierwszy odcinek macie w niedzielę. Potem jeszcze piątek, poniedziałek, środa, czwartek, piątek, sobota. No ale co? Bierzemy tych. Tutaj robi się jakaś historia. Bierzemy oczywiście tembiom. No i co? Normalny. Sam trochę pograłem. Co losujemy? Naszych milusińskich. Jakąś szósteczkę w życiu poproszę. Dawaj mi szósteczkę w życiu jakiś. A to jest edytor postaci, nie. Jest jak szósta. Dobra, jeżeli tym razem się nie pojawi szóstka, to biorę z piątką. Tak! Szóstka. Co z tego, że chcę być kamieniarzem? No. Dalej. Tutaj wybieramy takie rzeczy. Możemy albo wybrać coś takiego. Mieć jedzenie na start, 10 golda i jedną farmę. Możemy tutaj takie coś wybrać. I mieć, to znaczy to jest bonusowo. Jest stały tam, są stałe donacje, które dostajemy, czyli na pewno, no tam, no ludka od craftingu tego podstawowego. Rzemieślnika z drewna. I możemy też wziąć to. Co to nam daje? Jednego krawca i jedzenie i 100 goldy na start. Ja grałem sobie poprzednio na tym, więc na tym teraz też zagram. Ładowanie seeda, gry. No i co? Obszar, na który jest tak bardziej jasny, to pole naszej gry. A ten ciemny to tereny, do których nie będziemy mieli dostępu. Ja myślę, żeby zrobić osadę tutaj, w tym miejscu, żeby mieć dostęp zarówno do kamienia, jak i do drewna. Takiego bliskiego. Albo tutaj. W sumie to chyba będzie lepszy pomysł nawet. Serenki. Generuje nam się świat. Co z tego, że już się zgenerował, teraz musi się załadować. O. My mamy nasze góry. Ogólnie na początku pierwszej mapy chyba jest samouczek. Ja już go wcześniej przeszedłem. Gdzie rozbijamy obóz? Tak myślę sobie. Tutaj są jagódki, co to jest dobrym startem. Nie wiem, jak znajdę gdzieś. Tutaj jak w pobliżu muszą być jagódki, tutaj. Bardzo blisko tu jest ten, to będzie trzeba szybko stąd się wynosić. Bo ja chcę zrobić
O, tutaj są cztery pola jagódek. To dobrze jest. Jak dla mnie. No jak się nazwiemy? Nie wiem. ZSPP. W pierwszej kolejności rozkaz powiększenia miejsca na budowę, czyli ściąć całe większość drewna z okolicy. Dobra, teraz jakiegoś kampentera. Takiego, o, tego. Change job. No czemu nie ma dźwięków? To mnie zastanawia, no cóż. Nic na co nie poradzę. Dalej. Którego tam? Ciebie. Należy dać jako naszego obrońcę. No i tak, teraz robimy magazyn. Maksymalny magazyn to 20 na 20. Niech w tym składują wszystko. No i co, zaczynamy ogólnie od domku Campentera. Kliknę build. I tutaj ważna sprawa. Ja mam z różnego typu gier już innych coś takiego, że pod R zmienia się ustawienie. A tutaj się robi to na przecinku i kropce. Nie mamy nic, ale ten Campenter weźmie i od razu będzie craftował w trakcie. Jest build. Widzicie, już skraftował sobie stołek. Teraz oni tutaj robią mu domek. I patrzcie. Tak wyjaśniłem pierwszą rzecz, że to jest ścinanie drewna i ogólnie jak będzie jakiś kamień i gdzieś tutaj był taki zając. Gdzieś tutaj na końcu mapy. Q i E obracamy kamerą, W i S sterujemy tym. A jak będą jakieś takie wystające kamienie też tutaj, to też właśnie tym, tą siekierą. To jest takie masowe wydobywanie. To tym się kopie tunneli ogólnie. Tym się wydobywa pojedyncze kratki. W sumie służy do robienia takich schodów fajnych. To nie wiem co robi. To nakazuje naszym ludkom to zbierać, czyli zazwyczaj takie luty z potworów. Dostaliśmy jakieś. To ma jakoś związek z fabułą, nie znam osobiście. Dobra, zrobię to na samym początku. Kampen, by ten nasz kolega mieszka miał już gdzie to craftować w sumie. Dobra, teraz to. To coś pozwala nam po prostu zmienić widok. I tak, tutaj jak mu pokazywałem, można wydobywać tunele i można od razu robić całe komnaty. Dobrze. Dalej. X-ray działa w taki sposób, że pokazuje nam wolne przestrzenie na całym terenie, który został odkryty, czyli na tym jasnym. Co nie? Dalej. To tak, tutaj pokazuje nam nazwę wioski, ilość mieszkańców, ilość rzemieślników, ilość wojowników. Tutaj pokazuje nam ogólnie ile jest warta nasza wioska. Tutaj ile jest warty nasz ekwipunek, co jest w magazynach.
tutaj ile, jaką wartość mają nasze, ile w sumie mają wartość nasze budynki. I tutaj ile zwierząt i roślin hodujemy. Potem jak, ile mamy jedzenia. W sumie to już nie wiem. Tutaj nam pokazuje dokładnie ile czego mamy. A tu jest jakiś dziennik. Tutaj robimy ogólnie strefy. Jest strefa magazynowa, strefa farmera, maksymalna 11 na 11. Strefa rzemieślnika, bodajże 100 na 100 maksymalnie. I strefa, nie wiem, hodowcy zwierząt. Takich jak króliki, owce i kurczaki. To są jedyne jak dotąd zwierzęta, które można hodować. Potem co mamy? Tutaj jest do budowania domów. Można postawić drabinę. Można postawić przedmiot. O, widzicie? Z przyzwyczajenia już chciałem klikać R, a to trzeba przecinkiem. Przecinkiem i kropką. Wkurzające osobiście, mogę wam powiedzieć. Dalej, jeżeli nie chcemy klikać dokładnie, jak to już zostanie postawione, no gdzieś w budynku, to albo mamy możliwość włączenia przechodzenia przez ścian tego urządzenia, są trzy tryby, albo kliknięcie na to i tutaj wybranie odpowiedniego ludzika, odpowiedniego stanowiska. I potem tutaj walka, a tutaj powiadomienia. Można przyspieszać czas. To coś pokazuje stabilność gry. Mega czerwone to znaczy, że gra umiera. Jest przerwana lunch. Tutaj nam pokazuje ogólnie godzinę, dzień i tak dalej, i tak dalej. O, i Carpenter zaczął budować. Patrzcie. Przy okazji sobie leveluje. Oj, mamy noc. O, a to nam pokazuje, jak jest ładnie tutaj. Na przykład tutaj. Jak jest, to mamy współczynnik ładności 0,32. Tutaj mamy 0. Minus 24, bo ogólnie jest tak, że w ładnych miejscach czują się lepiej, w brzydkich gorzej i ich samopoczucie spada. Na przykład, patrzcie. O, i tutaj klikniemy na nią, możemy zobaczyć, że jest wesoła. Dobra, schowaj mi to. O, Carpentry. No i już mamy gościa na lewerze drugim. Kliknę, żeby. A nie, bo muszę mi najpierw zacząć kopać. No i co ogólnie? Opłaca się robić w sumie te skrzynki, bo one mają 32 sloty, a kosztują 2 drewna i zajmują obszar 3x3, gdzie taki obszar 20x20, no. Mieści, nie chcę was okłamać, ale chyba 400 przedmiotów. To i tak dużo więcej, ale za to taka skrzynka już 64, taka też 64 i w sumie ta jest droższa i więcej jest ładniejsza od tej. Co tu mamy jeszcze? Jakieś targi. To w przyszłości. Tutaj mamy opis, że bar. I ogólnie najfajniejszym sposobem na levelowanie jest danie Carpenterowi do robienia tych oto tarcz. I ogólnie jak robimy jakieś przedmioty, jak właśnie, nie wiem,
na jakieś ułatwienia, jak na przykład miecz, zbroję czy coś, to nam pokazuje tutaj, że to jest dla rycerza i dla obrońcy. I teraz poczekajcie, przydzielić łóżko trzeba. Kampen. O, day update, czyli sprawdza nam, czy jeżeli mamy odpowiednią wartość wioski i odpowiednią wartość jedzenia, to dostajemy nowego ludzika. O, rudy nam wykopali i zaczynają składować tutaj. To znaczy ogólnie, jeżeli chcecie wydobywać rudy, to opłaca się tutaj. To jest ruda rudy. I ogólnie jak ją wydobędziemy, to dostaniemy więcej. To dostaniemy na pewno dany surowiec, a jak kopiemy od tak tutaj tunele, jakieś jaskinie czy coś, to dostajemy ogólnie wszystko. Dosłownie. Wszystko, co jest możliwe. No i co? Teraz kolejny budynek można postawić dla czteroosobowej drużyny. Jeszcze można, jeżeli przytrzymamy. W sumie nie orientuję się za bardzo lewy, prawy. Przeciwny do stawiania, to możemy obracać kamerą, jeżeli równie dobrze możemy trzymać środkowy przycisk myszy, zwany również scrollem. Ok, i ja chcę ciebie tutaj. Build. Jest. I patrzcie. Jak zaczną posłusznie budować. W sumie bym mógł ściąć te drewno zza tego. I spokojnie. Ja wcześniej już w tą grę grałem. Jak mogliście zobaczyć na wstępie, miałem tam już jedną wioskę tam pokazaną i było loading game. I również grałem w wersje pirackie, nie oszukując siebie. Ale kupiłem uczciwie, to jest uczciwie Stoneheart. Wersja. Ta, ze Steama. Bo z tego co ja pamiętam, jak ja przynajmniej starałem się w młodości piracić jeszcze te Stoneherty, w najnowszych wersji nigdy nie było można znaleźć w internecie. Oj, dobrze to pamiętam. W ogóle Stoneherta poznałem dzięki youtuberom takim jak Gladkiss czy Hadesiak. Tak, jeszcze z mojej historii trochę. W ogóle to jest ciekawe, że jedno drewno jest bardziej. Albo to są dwa różne. Takie buty. Skubane. Dobra, trzeba by zacząć robić w sumie schody tutaj wyżej. Handlarz przyszedł. I ogólnie możemy z nim pohandlować albo mu posprzedawać. Ogólnie najbardziej się opłaca właśnie budować te tarcze, bo normalnie ten drewno schodzi po jedno, a tarcze raz, że dzięki nim się leveluje. Kampentera, dwa. Można sprzedawać masowo.
No i nie opłaca się sprzedawać ród. Jak już to coś się opłacałoby sprzedawać, to tylko ten. No kurde, tamte sztabki, o. To i tak one też są potrzebne do tworzenia produktów, kolejnych produktów. A ciebie mogę podnieść w sumie z powrotem. Bo nie po to ci zbudowałem domek, żebyś z niego nie korzystał. No, dalej. Co my mamy jeszcze? Tego gościa mógłbym zbudować potem. Potem chcę mieć farmera. A tego pana nie mogę, bo nie mam jeszcze tego. Dobra, zleveluję farmera. Dobra. Leveluje się farmera. No kurde, tego koleś, nie rozumiesz, że to trzeba zebrać? No. I teraz będzie latał do tego. Mogę kogoś zlevelować. I ogólnie jak to wygląda? To chyba jest szybkość levelowania, to ilość HP. A to nie wiem, pobożność chyba, nie wiem. Tutaj jest pokazane jak co wygląda. Każdy wykonuje pracę. Dwie osoby nie kopią. Jedna osoba nikt nie buduje. A to nie wiem w sumie. Inny update. Dobra, to jeszcze tylko zadbać o żarełko. No i co ja chcę zrobić? Schody tutaj ogólnie. I tak, co jest to? Czym jest to czarne? Tym czarnym jest węgiel i ogólnie takie oto tutaj stanowiska dają bardzo dużo minusowej energii. Spójrzcie tylko, minus 2,72. Same ognisko daje 48, 0,48. Ej, czemu tutaj? Co? Czemu tu jest kamień? Takie moje zasadnicze pytanie. Czemu tam jest kamień? Zbieramy te. No i ogólnie to możemy zrobić w sumie tak. Bo to też jest taka ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzą. Robiąc. Aha, nie mamy drewna. Poczekajcie. To trzeba nakazać im ścinanie. W sumie stąd wynoście te drewno całe. Tutaj nam jest niepotrzebne. To jest miejsce, w którym nie potrzebujemy drewna. Ok. Dobra, chyba starczy nam na chwilę obecną. Dobra, tutaj skończyli kopać. Ej, już 24 minuty. Ej, ciekawe, ile widzów mi przybędzie przy tej serii, wiedząc, że jestem chyba drugą osobą, która robi regularną i częstszą serię z tej gry. I okej, sam nie jestem jakimś osobą, która po prostu ładnie buduje i w ogóle ma kunszt artysty.
Stop, stop! Atakują! Drewniaki! Klikam RK. Odpauzowywuję. I patrzę, jak to będzie wyglądało. Kurde, ile tego jest? Handlarz, ja ogólnie nie, nigdy z nim nie dealuję, jak tak, o ile tak można powiedzieć. Po prostu, ja jeszcze za czasów tych Alf 17, Alf 17, gdzie się to nie opłacało. Dobra, jedna czwarta z życia mu zeszła, ale już mamy większość, to mogę zrezygnować z tego. Dobra. I teraz patrzcie, teraz zrobię kolejnego pracownika tym. O, tutaj można jeszcze zobaczyć, co kocha, po prostu co daje mu szczęście, co lubi, a czego nie lubi. Chyba to tak działa, nie wiem. Daję pracę i to. Co to oznacza? Że teraz dostajemy nową osóbkę do ekipy. No to co? Trzeba by zbudować domek. No to teraz to, co jest fajne w tej grze, to to, że można samemu zbudować taki dom. Patrzajcie. Dobra, tutaj drewno. Dobra. Ściany z kamienia. Tak. I teraz tak. Więcej tutaj kamienia bym poprosił i ten. O, tutaj by miał stanowisko pracy. Nie. Inaczej. Z kamienia. Z tego. Chcę też z kamienia i z niebieskiego. Stąd, tu. Stąd, tu. No. Dobra, tutaj zrobimy takie coś. O. I teraz to. Kamień. Ciemny. A 3 tu taki tup 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 tap o tutaj okna proszę. Dwa pomiędzy wejście i dwa gdzieś tutaj. Nie będzie to jakaś najładniejsza budowla, ale brzydka też chyba nie będzie, przynajmniej jak dla mnie. Drzwi wejściowe i teraz trzeba mu dać tutaj jedną, drugą, taką latarenkę. I tup. Dobra, tutaj w sumie mogę dać, czekajcie, jedno, drugie, trzecie magazynki na
ten. No na to. Na kamień będą. Tutaj dać mu łóżko. I to, co ogólnie tutaj będzie się zajmować. No, kurde. Jak mówiłem, z innych gier jestem przyzwyczajony, że R się obraca. Nie. Ok, tu. I tu. Jednego jeszcze. Proszę tu. Dobra. Nie, nie, nie. Cofnij. I niebieski dach. O. Op. Co sądzicie? Możecie napisać w sumie. Choć i tak nie odpiszę przez najbliższy tydzień. Ale to i tak. Mogę zacząć budować. Buduj. Jest. Co mi budynek mogę nazwać? Chata. No w sumie drwala nie, bo... Jak się nazywa rzemieślnika? Rzemieślnika. Dobra. Ale jak mi wyszła, to przekonacie się w kolejnym odcinku. Ej, na pauzie nie da się ruszać. Lipa. Dobra, ale reszty dowiecie się w kolejnych odcinkach. No, tej jakże wspaniałej serii, która startuje. Tak, dokładnie. Dzisiaj co jest sobota? Nie wiem, zobaczę. Dla was na pewno co innego, ale dla mnie chyba sobota, nie wiem, muszę zobaczyć.